Dzień dobry, moi drodzy. Właściwie dobry wieczór. U was może być dzień, ale u mnie już jest wieczór. Już jest godzina 23. Bardzo, bardzo późno. Zasiedziałam się, no ale nic, no trudno. Będę dzisiaj piec bezę. To jest beza Pawlowa. Ja nie wiem, czy ja ją dokończę po prostu. Ja tylko chcę upiec bezę. Krem sam na wierzch tej bezy i owoce. Owoce to pewnie zjem. A krem, no cóż, a krem to nie wiem, czy zrobię. Może jutro, zobaczymy. Tu mam białka, już ocieplone do temperatury pokojowej. Przepis też mam, tak jakby nie był, muszę mieć. No i cóż, no, będziemy coś działać. Będziemy ubijać, trochę będę hałasować, no ale już trudno. A ta sąsiadka się chyba nie pogniewa. Nigdy mi nic nie mówiła, nawet może nie będzie nic mówić. No nic, zobaczymy. Będę zaraz ubijać pianę. A przepis jest taki. 6 białek, ja sprawdzę, mam tylko 5. Ale no, może wyjdzie, zobaczymy. 300 gram drobnego cukru. Ja mam, muszę powiedzieć, że ja wyżej nie mam wagi w ogóle kuchennej. Więc ja odważam tak na oko. Jak to moja mama. No na oko wlej tej wody. Ja mówię, mamo, na oko to chłop w szpitalu. Dokładnie, ile? A teraz widzicie, sama na oko mówię. Szczypta soli do białka, tak. Łyżeczkę kartoflanki lub budyniu. O, budyniu jeszcze nie poszukam, ale mam w razie czego, że ja chcę kartoflankę. I łyżeczkę octu winnego białego. No właśnie, ocet mam zostawiony telefonem. Ocet mam. I co jeszcze? I orzeszki do posypania bezy, tak. No to tyle już chyba wszystko, wiecie. To zaczynamy. Moi drodzy, tak, teraz ten dzień mi widać bez głowy. Tak jakoś dziwnie, no trudno. Znalazłam budyń. Mam budyń. I mam, oczywiście wyciągnęłam ocet. Ja tu mam ocet z czego? Z polskich jabłek. Chyba najlepszy. No dobra, to teraz tak. Do białek dodaję szczyptę soli. Każdy wie, co szczypta? Dwa paluszki, co by wziąć. Szczyptę soli mam. Zaczynamy piłować. A nie, bo jeszcze cukier muszę sobie przysypać do szklanki. Cukier musi być drobny, pamiętajcie, to mnie, moja przyjaciółka mnie tak uczyła, tylko pamiętaj, że to ma być drobny cukier. Dobrze, mam drobny, proszę, na dowód. Tak, pira z oko, to szklanka ma około 250 gram, ale no, zależy czego oczywiście, a tak mi się wydaje, że wszystko ma. Jak będzie za mało słodkie, to nic nie szkodzi. Ja potrzebuję łyżkę. Łyżką będę wsypywać ten cukier. No to zaczynam. Najpierw na małym. Zapomniałam jeszcze dodać, że piekarnik trzeba włączyć przed ubijaniem na 120-130 stopni. Góra-dół, bez termobiegu. Teraz dodaję po łyżce cukru. Teraz, moi drodzy, próba. Trzeba wziąć taką ubitą pianę, bo dwa paluszki potrzeć. O, jeszcze trochę cukru jest. Uwielbiam. Dobra. Jeszcze czuję cukier, więc trzeba je dobrze rozmiksować. Dobrze, sprawdzam znowu.
Jeszcze troszkę. Przy okazji podjem trochę. Ale zobaczcie, jak pięknie ubite. Dobrze. Sprawdzam. Tak jest. Nie ma. Nie ma cukru już. Jakie to dobre. Jakie to dobre. Zaraz. Ja to uwielbiam, ja to obliżę za chwilkę. Te co więcej, to niech pospada. O właśnie. A resztę poblizuję. Ale widać, jak jest ubita, widzicie, że z ogóle nie chce się odlepić. Dobrze, moi drodzy, to teraz do bezy dodaję łyżeczkę budyniu i łyżkę tego octu. I zaraz Wam wszystko pokażę. Dodaję do tego budynia łyżeczkę. Taką mniej więcej dam. Zobaczymy. I łyżkę octu winnego. Jabłkowego. Teraz to trzeba wymieszać. Delikatnie. Działa, to ja nie wiem. Jak ktoś wie, to niech napisze. Więc mieszam ją. Mieszam. Myślę, że już jest wymieszana. To teraz przygotowujemy blachę i papier do pieczenia. I wszystko Wam zaraz pokażę, co i jak. Blachę mam. Papier do pieczenia też mam. Tylko potrzebuję nożyczki. I teraz, moi drodzy, wykładamy tą bezę na środek, w takim, powiedzmy, kręgu. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Trzeba ją trochę tak rozłożyć. Kształt nadać. Nie jest takie proste, tym bardziej, że do łopatki się wszystko przykleja. Nina zrobiłam taką niską dosyć. Znaczy, no nie była troszkę niska, bo ona była gdzieś taka. Ale ja bym chciała jeszcze troszkę, no może dorównać, albo może większą. Chyba nie. Chyba muszę spłaszczyć to. O właśnie. Trzeba pamiętać, że na samym wierchu, żeby był dołek. To jest bardzo ważne, bo w ten dołek idzie krem. To trochę jak zabawa. Dla dzieci to idealnie.
wszystkiego nie wygrzewałam, więc trzeba dodać. Jeszcze trochę, proszę pani. Widzicie? Pusty prawie. Prawie, że pusty. No zostało minimalnie. Żeby ściągnąć łopatki, to niestety potrzebuję noża też. I teraz jeszcze jeden sposób mojej przyjaciółki. Bierzemy łyżkę. I do góry. Do góry. Widzicie to? Poprawiamy to wgłębienie. Bo wgłębienie musi być. I teraz, moi drodzy, wkładamy to do piekarnika na 2 godziny 120-130 stopni. Ja już mam nagrzany piekarnik. Będę wkładać. Zawinam sobie brzegi, bo mi trochę odstawały. Moi drodzy, pieczę się. Do pierwszej w nocy będę pewnie czekać, no bo jest 23:37, a 2 godziny, więc to, no do drugiej w nocy nawet. Będę czekać, aż się upiecze. Nie wolno wyciągać bezy po upieczeniu, trzeba tylko uchylić drzwiczki piekarnika i zostawić tak najlepiej do rana. Trochę za późno się za to wziąłam, no jest trudno. Nie przewidziałam czasu pieczenia. Czas robienia przewidziałam, ale czas pieczenia nie. A moi drodzy, to na tyle dzisiaj. Co jutro wyjdzie, to zobaczymy. Moi drodzy, tak wygląda upieczona beza. No jest popękana, ale to jest normalne. Tu troszkę się zapadło, ale to też jest normalne u bezy. Tym się nie przyjmujemy. To wszystko przykryje krem pięknie. I teraz trzeba pamiętać, że po upieczeniu bezy trzeba ją odkleić od tego papieru. Ja użyłam do tego takiego długiego, płaskiego noża i po prostu tak delikatnie podhaczałam i odcinam od tego papieru i już udało mi się mogę odprzesuwać. Już bardzo się cieszę, już trochę tak kawałeczek gdzieś tam ułamałam, te resztki spróbowałam, bardzo dobra. Także nie mogę się doczekać, żeby się do niej dobrać, naprawdę, bo uwielbiam bezę. Oczywiście czego zapomniałam? No czego? Zapomniałam posypać orzeszkami, niestety. Orzeszki pójdą pod krem. Dobrze, moi drodzy, to póki co to tak to wygląda. Później Wam pokażę z kremem i już z owocami, jak to będzie wyglądać, prezentować się. Na razie, trzymajcie się.